Sportowe wydarzenie roku 2016. To wyróżnienie przypada dla klubu piłkarskiego FKS Stal Mielec za awans do pierwszej ligi. Bardzo wielkie brawa. Właśnie w chwili chciałbym wręczyć uroczyście to wyróżnienie naszej gali za tak wspaniały sukces, za sukces roku 2016, który będziemy wspominać jeszcze przez lata, bo to jest początek, ale zawsze ten początek do tych największych laurów jak z lat 90. Myślę, że to jest dobry początek. Więc chciałem przekazać na ręce pana prezesa herb województwa podkarpackiego, który przekazujemy tylko w specjalnych i szczególnych okolicznościach. Myślę, że gratulacje z okazji awansu do pierwszej ligi taką okolicznością są. Wspaniałe gratulacje, wspaniały sukces, świetna praca w klubie. I tak łatwo. Drugie pytanie, proszę państwa, jest następujące. Ile punktów w tabeli tejże właśnie zgromadziła Stal Mielec? 20. Tu było pan Tomasz. Zapraszamy, pierwsza odpowiedź. Słuchajcie, proszę państwa. Jestem zaskoczony, że tak się... Rzecznik urzędu i wszystko wie. I kalendarz przekazujemy. Dziękujemy. Gratulujemy. Wieczór, witam serdecznie państwa. Przede wszystkim ja również chciałem pogratulować wielkiemu sukcesowi, który odniósł mój poprzednik. Duży szacunek, Janusz. Otóż awansuje się bardzo trudno. Na pewno ten klub zmierza w dobrym kierunku. Ja jestem zbyt krótko, żeby być w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o 2016. Mam nadzieję, że za rok będzie ku temu okazja. Natomiast powiem państwu, że kluczowym takim momentem w piłce nożnej jest najtrudniejszy okres dla piłkarza, czyli zima. Ale naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to Stal Mielec sprostała temu zadaniu. Dostaliśmy optymalne warunki ku temu, żeby dobrze się przygotować do bardzo trudnej rundy rewanżowej. Otóż dwa zgrupowania, jedno na pięknych obiektach w Woli Koleżowskiej w hotelu Rado, drugie na obozie zagranicznym w Turcji, gdzie mieliśmy kapitalne boiska, bardzo dobrą pogodę i myślę, że optymalnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby obronić pierwszą ligę dla Stali Mielec. Wśród sportowców tych, którzy pięknie łączą swoje sukcesy sportowe z bardzo dobrą nauką. Nie ma nic bardziej wartościowego w życiu każdego z nas, jak właśnie łączenie tych dwóch, mam takie przekonanie, życiowych pasji. Aktywności sportowej, a także aktywności w dziedzinie naukowej. Przedmierz Maciej Kazielski. Maciej, serdecznie Ci dziękuję. A jednocześnie skomentuję to w następujący sposób. W zeszłym roku najlepszym sportowcem uczniem był Wojtek Koszelski, który w 2016 roku odniósł wielki sukces, został mistrzem świata. Zatem tego samego także Tobie życzę i byłoby to piękna, byłaby to piękna angielska tradycja, że najlepsi uczniowie sportowcy także w przyszłości zostali mistrzami świata. Kanowski, piłka nożna, Grzegorz Goryczko, moderactwo kosmiczne, Marzena Kulik, chód sportowy, Lesław Lechociński, szermierka, Zbigniew Magda, karate, Roman Murza, siatkówka, Bogdan Namiotek, pływanie, Maciej Serafiński, piłka nożna i Zbigniew Żola, szermierka. A wyróżnieniem otrzymuje Janusz Biały, trener drużyny Stal Mielec, która na 15 latach wróciła na zaplecze Ekstraklasy do pierwszej ligi.
brawa. Nie zapominam również o zawodnikach, działaczach i trenerach, którzy, pamiętajmy, dźwigali tą stal z popiołów, z kolan, jak zwał, tak zwał. Zaczynaliśmy tam, gdzie zaczynaliśmy, po tym tragicznym dla nas 90. bodajże 6. roku. Stal jest dzisiaj w pierwszej lidze. Myślę, że to nie koniec tego marszu. Jesteśmy już na wyżynach, ale utrzymać się na tych wyżynach jest rzeczywiście to, co Zbyszek powiedział wcześniej, jest bardzo ciężko. Ja myślę, że damy radę, zakładaliśmy, że będzie ciężko, że nie będzie to tak z górki jak w tej drugiej lidze, ale ja myślę, że trochę oddechu złapać, trochę powiedzmy poprawić i formę, i dyspozycję. I zobaczycie Państwo, że Stal Mielec za kilka lat będzie awansować i walczyć o ekstraklasę, a o to nam chyba wszystkim chodzi. I zaczniemy tradycyjnie od 10. miejsca. Miejsce 10. Paweł Wil. Wielki brawa. To nie jest Paweł Wilk, od razu wyjaśniam. Paweł Wilk w tej chwili rozgrywa mecz w Opolu, nie mógł z nami być, odbiera nagrodę za niego Wiktor Kawka. 9. Natalia Murca. Zapraszam na scenę. Natalia Murca reprezentuje w naszej dziesiątce Mielecki Klub Siatkarek. Jest kapitanem i czołową zawodniczką naszej drugoligowej drużyny. I Natalia nam opowie, co tam przychodzi Mielecki Siatkarek za pewno. No, awansowało się do play-offów i walczymy oczywiście, na koło musimy trafić na Jarosław w pierwszym meczu. I takie derby nasze były. Takie derby. Na miejscu 8 Maksymilian Cernik. Zapraszam na scenę. Maksymilian Cernik, UKS i Karmielec. Złoty medalista zimowych mistrzostw Polski w pływaniu na 100 metrów stylem zmiennym i brązowy medalista na 200 metrów. Miejsce 7. Katarzyna Zdziebło. Katarzyna jest dzisiaj nieobecna. Za chwilę ktoś podejdzie, tak? Jest trenerka. Jest trenerka pani... Katarzyna Zdziebło, LKS. W Polsce w kategoriach juniorskich, a w ubiegłym roku po raz pierwszy startując na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła oczywiście złoty medal. Wojciech Koszelski. Zapraszam na scenę. Wojciech Koszelski, Mieleckie Towarzystwo Rakietowe, pierwszy mistrz świata w historii mieleckiego sportu. W Lwowie zdobył złoty medal indywidualnie, a do tego dorzucił srebro oraz brąz w drużynie. Bo w czasie lotu nie mamy kontroli nad modelem. Model w czasie lotu wykona dokładnie to, co zaprogramujemy, lub po prostu zbudujemy model, jak jakość wykonania wpływa na lot i to, co zaprogramujemy, na przykład elektronikę, no to po prostu steruje modelem. Czyli w czasie lotu nie mamy wpływu na przebieg tego lotu i możliwe o tym wszystkim zdecydować jeszcze przed startem. Przy miejscu 5. Na miejscu 5. Christian Göttinger. Zapraszamy bardzo. Krystian reprezentuje w naszej dziesiątce drużynę Stali Mielec. I teraz niespodzianka, ponieważ na miejscu 4 uplasował się Krzysztof Wilka, czyli Łoszek Go, czyli Wiktor Kawa. Zapraszamy. Czy
Krzysztof Lipka, SPR Stal Mielec, od lat czołowy bramkarz polskiej Superligi, podpora drużyny z Mielca. W ubiegłym roku zadebiutował jako grający trener i był to debiut niezwykle udany. Ja myślę, że w przyszłym roku będzie kandydatem do tytułu trenera roku. Trzecie miejsce, a na trzecim miejscu Wojciech Lubieniecki, którego też nie ma, ale jest mama. Zapraszamy mamę Elżbietę. Wojciech Lubieniecki, PTG Sokół-Mielec, indywidualny brązowy medalista, szermierczyk, mistrzostw Europy kadetów w Szpadzie. Drużynowa Polska zajęła czwarte miejsce. Lubieniecki zdobył także srebrną mistrzostw Polski kadetów. Na miejscu drugim uplasował się Rafał Augustyn. Jest nieobecny, ale odbierze nagrodę siostra Angelika. Rio. 22 miejsce na dystansie 50 km, a wcześniej po raz trzeci z rzędu został mistrzem Polski na tym dystansie maratońskim 50 km. Do swoich osiągnięć w roku 2016 dorzucił halowe mistrzostwo Polski na 5 km. Gratulujemy. No i dzisiaj właśnie Rafał startuje na halowych mistrzostwach Polski. Pierwsze miejsce zajmuje Paulina Buzia. Zapraszamy na scenę. Paulina Buziak wchodzi na 20 km na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, była 28. A na krajowym podwórku ciągle dominuje, zarówno na halowych mistrzostwach Polski na 3 km, jak i w letnich mistrzostwach na 20 km. Zdobyła swoje kolejne złote medale. Ja już nie pamiętam, ile tych medali jest, ale to chyba tylko ty możesz policzyć, ile już było. Rozmawialiśmy już o tym kiedyś, podobno cała ściana, wszystko zasypane, zastawione. I jest to drugi triumf Pauliny w naszej plebiscycie, bo wygrała w 2002 roku. Pytanie jest takie, czy oprócz tych wszystkich statuetek, pucharów, medali trzymasz buty? Buty dochodu oczywiście. Tak, mam bardzo dużo butów dochodu. Mój mąż już to stwierdził, że jest ich trochę za dużo. Chciałabym podziękować za to wyróżnienie. Jestem bardzo mile zaskoczona. Miałam dzisiaj wystartować na halowych mistrzostwach Polski, niestety okazuje się, że sportowcy też chorują i niestety z mojej niedyspozycji dnia musiałam zrezygnować ze startu. Chciałabym podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi, panu prezydentowi, panu staroście, jak również panu marszałkowi za wsparcie nas w postaci stypendiów, które no, bardzo dużo nam pomagają. Drodzy Państwo, po dzisiejszym dniu mamy taką małą nauczkę, żeby nie organizować plebiscytu w dniu, kiedy chociaż rywalizują. Przez przypadek, przez chorobę Paulina dała dzisiaj szansę koleżankom, aby zdobyły złoty medal. Mam nadzieję, że na następnych zawodach już takiej okazji nie będą miały. Natomiast dzisiaj mamy okazję osobiście Paulinie pogratulować, bo jest znakomitym sportowcem, a to, że wygrywa drugi raz, chociaż już któryś raz, nie wiem, który dokładnie, ale Mielec potem stoi i warto w tym momencie wspominać, że przed chwilą był w pierwszym rzędzie pana trenera Józefa Wójtowicza, który wychodził tę dyscyplinę na Mielca. Był taki czas, kiedy o tym, abyśmy mieli reprezentanta naszego powiatu na Igrzyskach Olimpijskich, mogliśmy pomarzyć, a dzięki chodziarzom Mielec również zaistniał na Igrzyskach Olimpijskich, nie tylko tych ostatnich, mam nadzieję, że w Tokio również. I tego Ci życzymy, Paulina, i gratulujemy. A tu taki skromny upominek, kobiety nie tylko robią buty, ale i kosmetyki. Dziękuję.